Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w piątek 18 marca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu zmiany w rozkładzie KZK GOP. Gliwice w metropolii będą konsultacje z mieszkańcami. Uczeń z Gliwic będzie studiować na najlepszej uczelni na świecie. Powiemy też o zjeździe rektorów uczelni technicznych. Zapraszam do oglądania. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w ostatniej chwili włączono do procedowania uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do rządu o poparcie inicjatywy wydzielenia Gliwickiego Centrum Onkologii ze struktur Instytutu Onkologii w Warszawie. Nowy druk został włączony pod obrady na wniosek przewodniczącego Rady Miasta Marka Przonaka, ale pod wnioskiem podpisani byli także inni radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, bez dodatkowej dyskusji. Pełna treść uchwały do przeczytania na naszej stronie tvimperium.pl. Także wczoraj Rada Miasta podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie przystąpienia Gliwic do Związku Metropolitalnego tworzonego na mocy rządowej ustawy, która weszła w życie z początkiem tego roku. W toku dyskusji radni pochylili się m.in. nad kwestią zapowiadanych zmian, które w ustawie zamierza wprowadzić nowa większość parlamentarna. Niezależnie od wątpliwości, które pojawiły się podczas obrad, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Formuła konsultacji, termin ich przeprowadzania oraz szczegółowe informacje na temat planowanego Związku Metropolitalnego zostaną podane w terminie późniejszym. W związku z zakończeniem prac przy budowie drogowej trasy średnicowej oraz oddaniu do użytku odcinka ulicy Portowej od ulicy Śliwki do DK88 z początkiem przyszłego tygodnia KZK GOP wprowadza wiele zmian w rozkładach jazdy oraz organizacji ruchu w rejonie Placu Piastów. Stanowisko odjazdu autobusów kursujących w kierunku ulicy Kozielskiej zostanie przeniesione na ulicę Dworcową. Postój linii 41 i 669 przeniesiony zostanie w przeciwnym kierunku na stanowisko odjazdowe w kierunku Bytomia i Tarnowskich Gór. Zmienią się również trasy przejazdu linii 624 oraz 202. Pierwsza w kierunku Wilczego Gardła zamiast ulicą Dworcową pojedzie przez Zwycięstwa. Druga skierowana zostanie w stronę portu ulicami Toszecką, Śliwki oraz Portową, w związku z czym przestanie obsługiwać przystanki na osiedlu Kopernika. Pozostałe linie czekają drobne korekty godzin odjazdów. Warto więc zaznajomić się ze zmienionymi rozkładami, żeby w poniedziałek nie spóźnić się do pracy. Rektorzy i prorektorzy reprezentujący 20 uczelni technicznych z całego kraju przyjechali do Gliwic, aby podyskutować o aktualnych wyzwaniach środowiska akademickiego. Na spotkaniu pojawił się także prezydent Gliwic, który jest absolwentem Politechniki Śląskiej i urlopowanym pracownikiem tej uczelni. Przede wszystkim mamy kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Te posiedzenia odbywają się na różnych polskich uczelniach technicznych. My wędrujemy, można powiedzieć, po Polsce. Chodzi o to, żeby z bliska gospodarz miejsca pokazał uczelnię, pochwalił się, co ma. Nie to wszystko, co jest w dokumentach, tylko to na żywo zobaczyć. I przyszedł czas na Politechnikę Śląską i rzeczywiście tutaj dzisiaj jesteśmy. W ciągu tych 8 lat bycia rektorem miałem okazję poznać te wszystkie uczelnie techniczne dzięki temu. Nie wszyscy znają Gliwice, znają Śląsk, w związku z czym zwróciłem uwagę na historię Gliwic i historię Politechniki. Przypomniałem, że korzenie Politechniki Śląskiej są w Lwowie, że tą uczelnię zakładali profesorowie lwoscy i wspomniałem o tym, jakie jest znaczenie uczelni technicznej dla rozwoju miasta i regionu. Uczelnie techniczne dzisiaj to jest wielka, duża rodzina. Współpraca jest znakomita. To, co my tu wypracowujemy, to są pewne rozwiązania, które we wszystkich naszych uczelniach, oczywiście z decyzją rektora, mogą być wprowadzone i w większości są jednolite rozwiązania stosujemy. A z Politechniką Śląską, z panem rektorem Karwownikiem znamy się już tak dawno. Współpraca zawsze była znakomita i na pewno jeszcze nie w jednych działaniach będziemy wspólnie występować. Uczelnie w ogóle, a na pewno Politechnika Śląska, bo ją dobrze znam, więc mogę to powiedzieć na pewno, są bardzo trudnymi podmiotami do zarządzania. I często, widząc, jakie problemy ma rektor Politechniki, myślę sobie, że zarządzanie miastem jednak jest łatwiejsze. Także nie da się tu unikać problemów, dlatego że jeżeli chce mieć postęp, jakiś rozwój, to trzeba dokonywać zmian, a zmiany zawsze są konfliktogenne. W
Pozostajemy jeszcze w temacie uczelni wyższych. Uczeń Gliwickiego Liceum na Zimnej Wody będzie studentem najlepszego uniwersytetu na świecie. Michał Gala, który miał już zagwarantowane miejsce na prestiżowym Cambridge, niedawno dowiedział się, że nie Wielka Brytania, a Stany Zjednoczone będą jego nowym domem. Myśleliśmy, że bardziej się nas nie da zaskoczyć po trzech ofertach na Uniwersytet Cambridge, które dostaliśmy. Nasza szkoła pierwsza liceum dostała bodaj miesiąc temu, dwa dni temu w nocy Michał Gala, który ma również ofertę na Cambridge, otrzymał wiadomość, że jest wśród wybranych, wśród szczęśliwców z całego świata, który będzie studiować na najlepszej uczelni świata, Massachusetts Institute of Technology, MIT w Stanach Zjednoczonych. Od dawna wiedziałem, że chciał właśnie studiować za granicą, żeby chociażby mieć to doświadczenie właśnie z takim jakże innym niż polski system nauczania. No a dalej to się zobaczy. Byłam tym nauczycielem pierwszego rzutu, dlatego że Michał od początku najbardziej interesował się chemią, więc no, nauczyciel chemii był tym, który go przeprowadził przez te wszystkie początki. Natomiast zdecydowanie tutaj wszyscy nauczyciele pracowali na sukces Michała, bo przecież nie byłoby Międzynarodowej Olimpiady Chemii, gdyby nie aparat matematyczny, którym Michał posługuje się wyśmienicie. W początku września, mam nadzieję, zacznę już studia faktycznie w zakresie takim, jakim sobie wybiorę, po zapoznaniu się z tym, że my tam już na miejscu, bo to jednak też robi różnicę, żeby zobaczyć, kto wykłada, w jaki sposób, jakie przedmioty i tak dalej. Jak Michał zaczynał już wygrywać konkursy w pierwszej gimnazji na przykład, to było takie bardziej szokujące, a teraz to jak wygrywa jakiś konkurs, czy dostaje jakieś stypendium, czy się gdzieś dostaje, to jest takie raczej fajnie, ale już jakby to wszystko zleciało. No ale oczywiście bardzo się cieszę zarówno jak z Cambridge, tak i z MIT. Będzie na pewno smutno i przykro, jak odejdzie, ale jestem z niego zadowolona i dumna trochę. Właśnie szczerze mówiąc, ja na początku jak szłam do tej szkoły, to bardzo się obawiałam w ogóle iść do tej klasy, ze względu, że wiedziałam, że jest tutaj taka osoba jak Michał i bardzo się właśnie bałam, że to będzie taka strasznie zarozumiała osoba, a Michał się naprawdę, to była pierwsza osoba, którą ja tutaj poznałam i to jest naprawdę super chłopak, jest bardzo przyjacielski, pomocny, super się można dogadać, naprawdę. Taki zbieg okoliczności, jutro mamy dzień otwarty w godzinach od 9 do 13 i też wcześniej, jeszcze nie wiedząc o tym, planowaliśmy, aby Michał razem z Patrykiem Balickim, który również będzie studiował na Cambridge, dali taką fajną prezentację i powiedzieli wszystkim, jak dostać się na MIT i Cambridge. I tym miłym akcentem kończymy ostatnie w tym tygodniu wydanie wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jeżeli ktoś przegapił wcześniejsze wydanie, to spokojnie jutro powrócimy do najważniejszych wydarzeń w programie Przegląd Tygodnia. To będzie bardzo pracowity weekend dla naszej redakcji, także zachęcam do odwiedzin naszej nowej strony internetowej tvimperium.pl i mediów społecznościowych. Będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w mieście. Dziękuję za uwagę i zapraszam na sport w imieniu Dawida Remisza, a po nim pogoda na sobotę, niestety z akcentem zimowym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.